Skopiowałem i wkleiłem tutaj zadanie z naszego portalu Khan Academy. Zadanie jest takie. Ułóż poniższe wyrażenia w kolejności od najmniejszego do największego na podstawie współrzędnych poniższego prostokąta. No i te wyrażenia to są te liczby B, A i C. One to są w losowej kolejności jakieś podane. I mogę odczytać jakie są ich wartości korzystając z tego rysunku. Tutaj mam rysunek prostokąta. Narysowanego w układzie współrzędnym, i tutaj są podane wierzchołki tego prostokąta. Widzę, że wierzchołek, ten lewy dolny, ma współrzędne 0,0, 0, a tutaj w tych pozostałych wierzchołkach są te nieznane parametry. No ja teraz mogę wywnioskować, jakie są wartości tych parametrów. Popatrzmy najpierw na ten punkt, który jest tutaj. Jego współrzędne są c i 4, czyli współrzędna x jest równa c, a współrzędna y jest równa 4. No ale ten punkt leży dokładnie nad tym punktem tutaj na dole, który ma współrzędne 0,0. 0. Czyli będzie miał dokładnie tę samą współrzędną x, co ten punkt na dole, tutaj. Czyli współrzędna x tego punktu u góry musi być taka sama, czyli c musi być równe 0. Dobrze, czyli c jest równe 0. c jest równe 0, tu sobie to napiszę. Ja wnioskowałem, patrząc na ten punkt. To weźmy teraz kolejny punkt. Powiedzmy ten. No i ten punkt leży dokładnie na tym samym poziomie, co ten punkt, którym poprzednio się zajmowałem. Czyli ten punkt. Tutaj po prawej stronie musi mieć dokładnie tę samą współrzędną y, co, co ten punkt, czyli b musi być równe 4. Wtedy będą leża, leżały te dwa punkty na prostej równoległej do osi x, czyli będą miały tę samą współrzędną y. Czyli widzimy, że b musi być równe 4, czyli b jest równe 4. No i weźmy teraz ostatni z tych punktów, którego jedno i nie znamy. No i musimy teraz. Jaka jest współrzędna tutaj x tego punktu, i to będzie nasz parametr a. No, a tutaj jest znowu taka sytuacja, że te dwa punkty, ten niebieski i zielony, leżą na prostej równoległej do osi y, czyli muszą mieć taką samą współrzędną x, czyli a musi być dokładnie takie samo jak w przypadku tego punktu, czyli a musi być równe 6. Czyli a musi być równe 6. Dobrze, to jaka jest właściwa kolejność? Najmniejsza liczba to jest c, bo C jest równe 0. Potem mamy B, które jest równe 4. A na końcu mamy A, które jest równe 6. Czyli kolejność prawidłowa jest CBA. No to zajrzyjmy do naszego formularza odpowiedzi na stronie. Czyli tutaj muszę zmienić. Właściwa kolejność to jest C. C musi być na samym początku. B drugie, A trzecie. Sprawdźmy, czy się zgadza. Dobrze.